Siemano widzowie, słuchajcie, na samym wstępie muszę wam powiedzieć, że jeśli w przeciągu 5 sekund zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję, to nagram dla was skrót bitwy streamerów, gdzie zająłem 6 miejsce. No i widzowie, dzisiaj możecie wygrać tego skina, jest to skin Ruby. Wystarczy, że wpiszecie kod Evela do sklepu, czyli będzie, żeby on był aktywny. Oczywiście zasubskrybujecie kanał, zostawicie łapeczkę w górę. No i przypominam, że dzisiaj macie do wygrania 5 karnetów bojowych. A co trzeba zrobić? Oczywiście przeczytać opis, zgłosić się na dole i czekać na wyniki. Gdzie są wyniki? Wszystko macie w opisie. No i dzisiaj bardzo ważne wiadomości. Sezon 3 nadchodzi. Widzowie, nie wiem czy wiecie, ale do eventu zostały 4 dni. I co się okazuje? Mamy dużo nowości, które wam muszę dzisiaj pokazać. Także widzowie, oglądajcie filmik do samego końca, bo pokażę wam przeciek kolejnego sezonu. Jak będzie wyglądał? Także no, widzowie, po kolei. Jest dużo newsów dzisiaj, które chciałbym wam opowiedzieć. Chociażby nawet jaka będzie broń dodana w kolejnym sezonie i jak wszystko będzie wyglądać. Także oglądajcie odcinek do końca, tak jak powiedziałem. No i co? Wczoraj mieliśmy turniej streamerów. Na pewno każdy z was oglądał. No i widzowie, jeśli chcielibyście, żebym pokazał wam, jak zająłem 6 miejsce, tak jest, Rafa zajął 6 miejsce, czyli zrobił wam skrót z tego... przez 108 level, by the way. Żebym zrobił wam film, jak to się stało, kogo zabiłem, kogo udało mi się zabić, to zostawcie, no słuchajcie, zostawcie 10 tysięcy łapek w górę, a nagram dla was taki filmik, także... Albo nie, 15 tysięcy! 15 tysięcy! No i tak, przejdźmy do tematu, bo na pewno czekacie, co tam Rafa ma wam do powiedzenia z nowym sezonem. Wczoraj stała się bardzo ciekawa sytuacja, w której to, że tak powiem, pewne zdjęcie zostało wylikowane, ale to nie wszystko, wy tak sobie pewnie myślicie tam, no i co z tego, Rafa, w sumie tam jedno zdjęcie, ale okazuje się, że nie. Jak donosi pewien z leakerów, już wam tutaj mówię, już wam pokazuję. Ta broń, którą tutaj widzicie, będziemy mogli nią grać w nowym sezonie. Tak jest, widzowie. To jest nie wiem jak to przeczytać, nie wiem jak to powiedzieć. Flare, czy flare gun? Napiszcie w komentarzu i powiedzcie mi, czy dobrze to mówię. Także będzie dodana taka nowa broń pomarańczowa. Nie wiem, czy pamiętacie tego agenta. No, za dużo powiedziałem na początek. Nie wiem, czy pamiętacie tego Jonesiego. Jonesy ten taki, co rozwalił busa. I bus się rozwalił. Strzelił tym flare gunem. Powiedzmy, że to pomarańczowy pistolet. Tak się będzie nazywać. Strzelił tym pomarańczowym pistoletem i rozwalił on busa. I słuchajcie, to prawdopodobnie ta miejscówka będzie w sezonie 3. Humacie? W sezonie 3 będziemy mieli miejscówkę. Będziemy mieli miejscówkę, która została tak jakby wylikowana wcześniej. No i widzowie, co dalej? Jak wiecie, bardzo dużo osób donosi, że nowy sezon ma być zalany. No i okazuje się, że stało się coś, widzowie, coś wielkiego. Taki wielki przeciek, jaki ma miejsce co roku. I moim zdaniem ten przeciek, który się wydarzył, który wam pokażę, był ustawiony i Epic Games specjalnie likuje pewne rzeczy, żeby po prostu ludzie o tym mówili i pisali, albo nagrywali odcinek tak jak ja. Mamy tam ziomeczka, podejdźmy do niego. Aha, on już sobie poszedł stąd chyba. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. No i widzowie, cała mapa ma zostać prawdopodobnie zalana. I teraz jakie tutaj widzę rozwiązanie, ale chłop, czekajcie chwilę. No ziomek, chodź walcz. Nie wiem co ten ziomek robi, ale XD trochę. No, mamy dwa razy obitego, ojej. Ojejku. Jesteśmy... On tam jest ze ścianą? O. Siema! Witam! Elo! Dobra, lecimy, widzowie. Mamy tutaj zabitego ziomeczka, także jest gitara. No i co? Tak jak wam powiedziałem, że nowa mapa ma zostać zalana, że mamy przeciek nowego pistoletu, wiecie, z którego sezonu. Kiedy to było wszystko, wiecie, tak jakby w gierce, in-game. Mamy... Oj. Dobra! Mamy dziada! Wow, co ci ludzie w ogóle robią? Skąd tu tyle tych ludzi jest? XD. Tak nie wolno robić, widzowie. No i słuchajcie, porozmawiajmy chwilę o lidze streamerów. Wczoraj zająłem 6 miejsce na lidze streamerów i tak, pierwsze miejsce zajął Kepcio, któremu mega gratuluję. Jest jedyna osoba, której chyba się należało zwycięstwo, moim zdaniem. No bo nie oszukujmy się, jest on w tej chwili najlepszy na YouTubie. Może nie najlepszy w Polsce, ale właśnie najlepszy na YouTubie. Także Kepcio, ja tobie gratuluję z całego serducha. Naprawdę, szczerze wam powiem, wiedziałem, że Kepcio wygra.
wiedziałem. Cały czas mówiłem, że nie wygra najlepszy, ale jak już, to wygra Kepcio. No i tak też się stało, że Kepcio wygrał. Także Kepcio, gratulacje dla ciebie jeszcze raz. Jestem z ciebie dumny. Tak trochę jak do syna mówię, co? Kepcio, będziesz moim synem od dzisiaj w takim razie. Kepcio, ile ma? 16 lat? Także w sumie może być synem, nie? Później mieliśmy Koksera. Koksera w ogóle nie znam. Byłem u niego na kanale. No i z tego, co widziałem, to mega gierki robił. Też widziałem niektóre powtórki. Zobaczcie w ogóle, jakie dostaje pistolety. Po co mi te pistole? Widziałem, że robił on mega gierki. Później mieliśmy Lil Cookiego, któremu też gratuluję. I szczerze, cały czas o Cookim myślałem, że on gra na padzie. W sensie nie wiedziałem, że to jest on. A on miał taki nick i też chyba ma wolnego sensa, bo takie miał ruchy, jakby grał na padzie. No, ale no, okazało się, że nie gra na padzie. Chyba mnie zabił w trzeciej grze, ale już nie pamiętam dokładnie. Możecie mi napisać w komentarzu, jak ktoś oglądał. Także Cookie, mieliśmy Krayliego, tobie też gratuluję. Piąte miejsce miał bez Nikos. I widzowie, co się okazało? W piątym miejscu, jak Beznikos tam miał piąte miejsce, to okazało się, że Bezni latał na tą samą miejscówkę, co ja. W sensie na kominę. Także cieszę się, że trafiłem na niego, bo nie jedna osoba lecąc ze mną na tą miejscówkę by mnie dojeżdżała, nie dlatego, że chciałaby mnie akurat zabić, tylko widzowie, tylko i wyłącznie dlatego. Także no, Bezni mądrze sobie lutował, bo teraz ta strefa, wiecie, na tych zwykłych jest taka, jaka jest, także Bezni sobie lutował na spokojnie. Myślałem, że tu ktoś jest. Także no jemu dziękuję, że po prostu nie psuł mi gierek, no bo tak jak mówię, on sobie zlotował, odleciał. Ja sobie zlutowałem tak samo, może nie w każdym meczu, ale starałem się zrobić co tylko w mojej mocy i okazało się, że zająłem finalnie 6 miejsce. Także widzowie, jestem z siebie mega dumny. Pan niech odejdzie lepiej ode mnie, co? W ogóle ile awubi wszystkiego, co jest grane? Ja potrzebuję trochę maców. I przejdźmy do tego trzeciego sezonu. Ta Tama, moim zdaniem, w kolejnym sezonie nam walnie. I okazuje się, widzowie, bardzo ciekawa rzecz. 11, czyli za 10 dni mamy nowy sezon, czyli za 7 dni powinny być pierwsze teasery. Zawsze są 3 lub 4 teasery. Za 7-6 dni powinniśmy mieć pierwsze zapowiedzi i możecie zostawić komentarz, czy mam wam nagrywać odcinki, co zostało dodane. I przy tej okazji proszę was o łapkę w górę, żeby tutaj, wiecie, jakoś wspomóc Rafę. Także z góry dziękuję. Będę wiedział, że chcecie te odcinki. No i widzowie, przypominam wam o 100 tysięcy V-dolców do wygrania. Tak jest, 100 tysięcy V-dolców do Boże, nie 100 tysięcy, 105 karnetów bojowych. Codziennie na moim Instagramie są wyniki, także wpadajcie na mojego Instagrama. No i tak, opowiedziałem wam już o nowej broni, która ma zostać dodana. Opowiedziałem wam o turnieju streamerów. No to, na co wszyscy czekacie. Widzowie, okazało się... Wejdziemy w ogóle jeszcze na sam koniec do pokoju Midasa. Czy są jakieś zmiany? Okazało się, widzowie, coś wielkiego się okazało, że PlayStation 4 opublikowało tak jakby zdjęcie nowego sezonu i ludzie porobili sobie zdjęcia tego, w sensie PS4 tylko na chwilę to dało i tam mamy busa nad wodą. Wow, niedobrze. Ej, czemu ja mam drzwi? Wow. Ja to widzę, widzowie, tak, że będziemy mieli zalaną mapę i ta woda zejdzie i zostawi jakieś nowe miejscówki, jakieś narzut... Jezus, boję się! Jakiś Fajo znowu zabija! Fajo, dajże spokój. Tak właśnie wyglądał mój turniej, że nie miałem maców i musiałem się kampić po krzakach. Dobra, chłopy, co tu? O, jest tu, są tu jakieś macy, widzowie, żyje. Nie ma maców! Nie ma maców! Co? Także mamy ten przeciek. Napiszcie, co wy o nim myślicie. Moim zdaniem będzie mega zarąbiście. Za niedługo powinniśmy mieć pierwsze teasery. Sezon, jak wiecie, został przeniesiony na 11. Wydaje mi się, że będziemy mieli tak kozacki sezon, który będzie. Samo to, że zrobili Ligę Streamerów w bardzo fajny sposób. Może to nie było na arenie, no ale i tak coś było, no nie? Także wydaje mi się, że Fortnite wraca tak do żywych. No i trzymajcie za to kciuki, żeby też tak było, no. Wejdziemy jeszcze za chwilę do pokoju Midasa, zobaczymy, co tam ciekawego. Ej, postaram się zagrać z tym ostatnim ziomkiem 1-1. No dawaj! XD? Dlaczego mi się tu nie wybudowało? Dlaczego mi się tam nie wybudowało? Przecież widzieliście, że trzymałem, no. Padnę ty. Tylko i wyłącznie przez swoją głupotę padnę. Jest! No przecież 200 IQ! 200 IQ! I dlatego mam 6 miejsce w Polsce, widzowie.
No i wejdźmy do pokoju Midasa na sam koniec. Czy są jakieś zmiany? Ja nie byłem dzisiaj, ale widzicie, no nie ma żadnych zmian. Cały czas ta kula kręci się tak samo, taka sama energia. Także widzowie, tak jak wam powiedziałem, nowa broń, nowy przeciek, jak wygląda sezon. No i wpiszcie kod Evela do sklepu po 105 karnetów bojowych do wygrania. Czytajcie opis, tam macie wszystkie zasady. Padajcie na te filmy i przypominam, 15 000 łapek i nagrywam dla was odcinek z turnieju. Trzymajcie się, na razie!